Witam serdecznie. Ja się nazywam Krystian Śmiałek, a moim gościem jest Ewa Piątkowska. Cześć, Krystian. Słuchaj, nie spodziewałem się, że ostatnie moje słowa, które w żartach rzuciłem, pytanie o walkę z dziennikarką, Kasią z Fansportu, odbiją się takim echem, a tutaj widzę, że wy na poważnie myślicie o tym. O co chodzi? No wiesz, dziennikarka to trochę za dużo powiedziane. Powiedzmy z redaktorką albo do osoby aspirującej do bycia redaktorką. No i tak, sam dzisiaj byłeś świadkiem tego, że Kasia ma dużo wiary w siebie, ale nie potrafi tego poprzeć słowami, bo mówiła, że kopnie na głowę, a te jej kopnięcia dochodziły maksymalnie do barków, a no w walce ewentualnej myślę, że byłoby jeszcze gorzej, że te słowa, które rzuca, sprawdziłyby się może, nie wiem, w 5%. Dlaczego ty tak lekceważąco się odnosisz do Kasi? Ja rozumiem, że ona nie walczyła jeszcze, bo byłaby debiutantką, ale jak ja pozwoliłem sobie też napisać do Kasi przed wywiadem, ona jest strasznie pewna siebie. Ona mówi, że w ogóle 10 sekund to by nie trwało, żeby trwało dużo dłużej i chyba nawet jakieś już ma żądania co do walki, jeżeli chodzi o rundy. Nie wiem, czy słyszałaś? Właśnie miała taki pomysł i powiedziała o tym, kiedy nagrywaliśmy nasz odcinek z Najmanem, że pierwsza runda może być w K1, a kiedy zapytałam, dlaczego w K1, to powiedziała, że dlatego, żebym czuła się przynajmniej pewnie przez pierwszą rundę, bo wtedy nie będzie mogła mnie obalić. I powiem tak, ja nie wiem skąd to pokolenie bierze taką pewność siebie. Nie wiem, chyba żyjecie w jakiejś wirtualnej rzeczywistości i macie w głowie internet zamiast mózgu, bo naprawdę nie ma żadnych podstaw, żeby myśleć, że Kasia miałaby ze mną jakiekolwiek szanse. Kasia też, ja się zapytałem Kasi w rozmowie, czemu ona nie weźmie sobie, jeżeli chciałaby zawalczyć, a wnioskuję, żeby chciała, skoro wyzywa tutaj mistrzynię Europy, mistrzynię świata, czemu nie weźmie sobie innej osoby, na przykład dziennikarki. Sylwester Wardęga z Boxdelem ostatnio powiedzieli, chyba Sylwester to powiedział, że widziałby walkę Kasi z Fansportu z Julią Przejdzień z TV Reklamy. A Kasia się wypowiedziała tak jak ty o niej, że to by nie trwało 10 sekund, jeden cios, że ona nie lubi Julii. I że ta walka by nie trwała 10 sekund, jeden cios, jeden kopniak i byłoby po walce, a z tobą byłoby to wyzwanie faktycznie i dlatego tak dąży, żeby jednak ta walka z tobą doszła do skutku. No to fajnie, brawo za ambicje. Jakby walczyła z Julią, to też stawiałabym ją w roli faworytki, no ale jednak ze mną, no mówię, jeśli by to wyszło poza pierwszą rundę, to już uznałabym to za jej spory sukces. Powiedz mi, dlaczego, ja tego trochę nie rozumiem, prześledziłem twoją przeszłość i tak, zaczynałaś w koszykówce, później boks, później rugby, jeżeli pomyliłem kolejność, to przepraszam, później jesteś jurorką, później jesteś freak fighterką, gdzie tutaj, a jeszcze dziennikarką przy okazji, słuchaj, twoje CV jest tak rozbudowane, gdzie tutaj jest sens? Słuchaj, no sens jest właśnie taki, że dużo rzeczy mnie interesuje i też szybko się nudzę, więc nie mogłabym przez całe życie wykonywać jednej pracy, robić jednej rzeczy. Sporty lubię różne, więc próbowałam właśnie najpierw, koszykówka była w liceum, później właśnie tak jak mówiłeś, boks, było rugby. No i teraz MMA, bo powiedzmy, że w boksie już doszłam do ściany i chciałam spróbować jeszcze tam, póki mam zdrowie, spróbować jeszcze innej dyscypliny. No ale tak samo właśnie jak sporty zmieniałam, tak też w życiu zajmowałam się różnymi rzeczami. Skończyłam studia takie, skończyłam studia zupełnie inne. Powiedzmy, że przeciwstawne, bo jedne dla tak zwanych humanistów, drugie techniczne i no nie zamykam się powiedzmy w pudełku i próbuję różnych rzeczy w życiu. Dobrze, wracamy po małej przerwie technicznej. Chciałbym się ciebie jeszcze zapytać o taką rzecz, że zauważyłem, że tak, byłaś sportowcem takim, wiesz, no w boksie mistrzyni Europy, mistrzyni świata to robi wrażenie. Nagle się pojawiasz na MMA VIP, gdzie przez kontuzję zrezygnowałaś, dobrze pamiętam? Tak. Później na Prime wyzywasz Jasia Kapelę, gdzieś jeszcze rok temu wyzywałaś Nitra do walki, po czym teraz jesteś chętna do walki z dziennikarką debiutantką. Kompletnie nie rozumiem tego toku rozumowania, możesz mi wyjaśnić, jaką drogą tam maszerujesz? Nie, ja nie jestem chętna, tylko ona wyzywa mnie do walki. Ale nie zaprzeczyłaś.
czyli w jakiś sposób No nie, bo nie mówię, że nie. Dla mnie to łatwe pieniądze, więc jeśli by ktoś chciał zrobić taką walkę, to ja bym to przyjęła, bo tak jak mówię, dla mnie to jest chwila pracy. Nawet nie musiałabym się przygotowywać. Tylko wychodzę, popracuję tam kilkanaście sekund, jakbym miała kiepski dzień, no bo jak dobry dzień, to 10. Dostaję pieniądze, więc no, nie wiem, czemu miałabym tego nie przyjmować. Ale to nie jest tak, że ja dążę do tej walki. Ale wy tak poddymiacie, delikatne takie, wiesz, szpileczki sobie wbijacie, a jednak razem pracujecie. O co tutaj chodzi? Bo wiesz, ja potrafię to oddzielać. Na przykład niektórzy mówią, że nie zawalczę z kimś, bo to mój kolega. Ja mogłabym z koleżanką zawalczyć. Kasia nie jest moją koleżanką, ale tak znamy się z pracy. I moim zdaniem nie ma problemu, że mogłybyśmy spokojnie, wiesz, zawalczyć, a jednocześnie pracować ze sobą. A co do tamtych panów, to no niestety Jasia mi odmówił, chociaż bardzo żałuję. Nitro mi odmówił, no wszyscy mi odmówili. Już mi odmówiło, tak nie wiem, z 7-8 osób z Freak Fightów. Jak myślisz, czym to jest spowodowane? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Taka groźna jest. Może, nie, może ktoś rozpuścił jakąś plotkę, że mam jakieś wstydliwe choroby i się boją do mnie zbliżyć. Nie, no słuchaj, jest jak jest. Ja wierzę, że jakąś dobrą przeciwniczkę mi znajdą organizatorzy gali, na której zawalczę. Zobaczę jeszcze właśnie, co to będzie za federacja, ale nie poddaję się. Teraz Fame ogłosiło zestawienie Ewy Brodnickiej z Martą Linkiewicz. Tak. Jak się do tego zapatrujesz? Uważasz, że to będzie ciekawa walka? Kto twoim zdaniem ma tam większe szanse? No ja uważam, że sporą faworytką jest Marta Linkiewicz, bo jest silniejsza fizycznie. Przede wszystkim nie boi się, bo Ewa Brodnicka boi się walczyć i widzieliśmy to choćby w walce z Kamiszką, gdzie chodziła wokół Kamiszki jak, wiesz, jak pies wokół jeża. Bała się do niej zbliżyć. I tutaj będzie jeszcze gorzej, bo Kamiszka jest niższa, wiesz, ma słaby zasięg, natomiast Linkiewicz jest większą zawodniczką i w niej widzę sporą faworytkę. Zresztą tak jak bukmacherzy, tak jak z tego co patrzyłam, ludzie też stawiają na Linkiewicz, bo poznali się już na Brodnickiej, wiedzą, że żaden z niej sportowiec. I jeszcze jak wchodziła do tych Freak Fightów, to ludzie jej nie znali, publiczność tych Freak Fightów jej nie znała i myśleli, że oto wchodzi jakaś mistrzyni, więc pewnie dobrze jej pójdzie. I na początku bardzo dużo osób, właśnie jak została ogłoszona jej walka z Lil Masti, to bardzo dużo osób stawiało na Brodnicką, bo nie wiedzieli, jak wyglądała ta jej kariera sportowa, że ten pas został kupiony przez jej promotora, zdobyty bez walki, wręczony jej, wiesz, bo ten kryminalista, jej promotor po prostu go kupił, no co tu dużo mówić. No i później tylko broniła go z rywalkami, które były dla niej wybierane, bo wtedy właśnie ta federacja nie miała nawet rankingu kobiet, więc oni sobie wybierali przeciwniczki, które powinny być dla niej łatwe, a one takie sprawiały bardzo duże problemy i wiele tych walk zostało wygranych nieuczciwie przez wałki sędziowskie tylko dlatego, że właśnie to było na tych galach tego kryminalisty. No i tak w ogóle tak wyglądała właśnie ta jej historia, tej całej tego, wiesz, mistrzostwa bokserskiego. No i na początku jeszcze miała jakąś tam, powiedzmy, aurę właśnie, że wchodzi jako sportowiec z osiągnięciami, no ale już po tej walce z Lil Masti widać było, że no coś jest nie tak, że ona się do walki jednak nie nadaje. No ale jeszcze można by powiedzieć, no dobra, ale to Lil Masti, wiesz, to jest mistrzyni Freak Fightów. Dajmy jej jeszcze jedną szansę. Z Kamiszką już potwierdziła, że walczyć nie umie. No i teraz jak wychodzi do Linki, to już nikt nie ma złudzeń. Ewa, ty w ogóle zauważyłem, że dzisiaj to nie gryziesz się w język. W jednej wypowiedzi zarzuciłaś korupcję, zarzuciłaś kryminalną przeszłość komuś i tego, że Ewa Brodnicka nie zasługuje na pas. Dlaczego jesteś aż tak negatywnie do niej nastawiona? Czy ona coś ci personalnie zrobiła, czy po prostu nie lubisz nieuczciwości, o której mówisz? Wiesz, to są wszystko fakty. Jej promotor był skazany wyrokiem prawomocnym. Wystarczy przeczytać artykuł Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski, żeby dowiedzieć się, co to za gagatek i co robił. Tam jest właśnie o porwaniu chłopa, którego przetrzymywali w domu jego matki. Wiesz, takie rzeczy, więc to naprawdę nie jest miłe i sympatyczne towarzystwo. No, jak inaczej mówić, to jest bandzior, kryminalista i nie będę się gryzła w język, bo taka jest prawda, takie są fakty. No i też faktem jest to, jak wiele walk wygrała przez wałki sędziowskie i możesz zapytać jakiegokolwiek kibica boksu, czy jej zwycięstwa były uczciwe.
No tak ci mówię, mówię ci jak jest, bo byłam w tym przez cały ten czas, widziałam, byłam świadkiem tych jej zwycięstw, pseudozwycięstw, więc ja akurat kiedy wchodziła do MMA, nie spodziewałam się po niej dużo. No i teraz już chyba wszyscy wiedzą dlaczego, bo już po tych dwóch walkach wiadomo, że poziom sportowy jest u niej taki jak u wielu freaków. Czy był kiedykolwiek temat poruszany, czy rozmowy prowadzone, jeżeli chodzi o walkę z Ewą Brodnicką? Tak, tak. Były rozmowy z federacjami właśnie freakfightowymi i była nawet propozycja na ten rok, żebyśmy zawalczyły i na Fejmie, i na High League'u. Miały być dwie walki w tym roku, walka i rewanż. No i oczywiście odmówiła, wiadomo. Jak myślisz, czym to jest spowodowane? Boi się, że wyciągniesz jakieś brudy, czy jednak strach, że przegra? Jak uważasz? No, brudów mam bardzo dużo i bardzo chętnie bym je wyciągnęła. Jak będzie taka walka nasza, to chętnie podzielę się tym, co mam. No a sportowo, no mówię, nie ma ze mną żadnych szans i doskonale to wie. A uważasz, że czy każda twoja walka we freakach byłaby na tyle ciekawa i by się sprzedała, czy jednak uważasz, że byłyby rywalki, gdzie na konferencjach byłaby stypa? No wiesz, ja sama potrafię poddymić, ale też fajnie jak druga strona jest dobrym materiałem do dymienia, bo na przykład wiesz, z Anią Andrzejewską walczyłam, ale jakoś tak nie mogłam się nastawić do niej negatywnie. Trochę tak mi wiesz, było szkoda z niej się naśmiewać i tutaj akurat sportowo mi się podobała jako pierwsza rywalka, bo już miała doświadczenie, jest silna i tak dalej, więc tu sportowo mi się to podobało, ale jakoś tak nie chciałam się odpalać do niej na konferencjach. Moim zdaniem było to bardzo łagodne i jest sporo osób, z którymi mogłabym się odpalić mocniej. Ja właśnie tak nawiązuję do tej stypy, ponieważ w kuluarach dużo się mówi, że na przykład twoja walka chociażby z Kasią, której temat już poruszyliśmy, to byłaby stypiarska na konferencjach, a wy jednak takie szpileczki wbijacie, że to by mogło się sprzedać, szczególnie, że Kasia, patrząc na komentarze pod jej wywiadami, no ma jakiś fanbase swój. Jak ty się do tego odnosisz? Wiesz, to ona chyba sama te wszystkie komentarze pisze. Co ty mówisz? Ja ogólnie mam nagrane, jeszcze jak Kasia tutaj przyszła, pożyczyła mi kartę SIM, za którą bardzo dziękuję. I wy tak już sobie tutaj nawet szpileczki poza kamerą dawałyście, że jakieś próby kopniaków, coś, nieudane, zaczepki. Bardzo nieudane. Uważasz, że nie potrafi kopać? Nie, potrafi, ale mówiła, że kopnie, że dostanie do mojej głowy, a kopała najwyżej w bark, więc... Ja to wrzucę chyba, bo mam nagrany fragment, tak, jak się kopię. Właśnie ja sama jestem ciekawa, jak to z boku wygląda, bo ja czułam, że to było poniżej głowy, ale no fakt, że jakby trochę potrenowała, to pewnie da się to kopnięcie trochę wyciągnąć do góry. No i co, wezmę to na blok i dostaniesz od razu prawego prostego i leżysz. Tak. No kopnij mnie. Mam cię kopnąć? No tak, tak, ale jak ty mnie kopiesz, to ja cię uderzę, więc jak chcesz. No ale nie zbieraj siłę. No ale ja cię delikatnie, już będę cię mocno kopać. No to ja cię delikatnie uderzę. No i co, coś mi się stało? No przecież kopnęłam cię tylko, żeby cię puknąć. No to kopnij jeszcze raz. Mocno cię kopnąć? No nie, tak wystarczy. Ale co to jest tak wystarczy? No dobra, jak chcesz, no tak samo możesz. Co tutaj się dzieje w ogóle? Ale ty nie mam... Co tak jak chcesz? No kopnij, no. No. No i co? No już byś wyrwała. No oczywiście, że już nie. Już byś dostała. A cię zabolało? No nie, nie zabolało. To dawaj teraz ty kopnij. Ale ja nie będę kopać właśnie. No chciałam to zobaczyć. No to chodź. Do góry. No w każdym razie, czy byłoby stypiarsko? Myślę, że nie, ale też, wiesz, każda federacja ma jakieś tam swoje wymagania. Niektórzy lubią taki rodzaj dymów, że nie wiem, ktoś podchodzi do kogoś i krzyczy, ty kurwo, bla, bla, bla. To nie jest mój styl. Ja potrafię coś powiedzieć bardzo spokojnie, ale i tak przyjebać tak, że wiesz, że komuś pójdzie w pięty. I to jest bardziej mój styl niż krzyczenie i tam wyrzucanie wyzwisk na konferencjach. Mhm. A powiedz mi, jeżeli chodzi o freaky, jaka różnica finansowa przekonała cię, żeby porzucić zawodowy sport i wejść w świat
influencerów i ludzi, którzy biją się jednak amatorsko tutaj. Nie musisz rzucać kwotami, ale chociaż procentowo, jaka to jest różnica między Mistrzostwem Świata a Federacją, nie wiem, Fame MMA, High League, Prime MMA. No w Polsce rzeczywiście najlepsze pieniądze są we freak fightach. To nie są jakieś takie u mnie kwoty jak u Łaszczyka, że tam on mówił, że chyba 12 razy więcej zarobił. No to nie, to ja w boksie zarabiałam trochę więcej i to nie jest dla mnie aż taka przebitka, ale na pewno jakaś nowa przygoda, przede wszystkim nowa dyscyplina sportowa, której chciałam spróbować, a dwa, cały ten świat, w którym też chciałam się sprawdzić, zobaczyć w ogóle, jak się w tym będę czuła. Zupełnie inne środowisko, chociaż powiedzmy pokrewne, no ale jednak nie oszukujmy się, że nie jest to takie towarzystwo, mówiąc brzydko, takie sztywne jak w boksie, które chce widzieć tylko sport i tylko o tym dyskutuje. Tylko takie bardziej dla show, dla zabawy i chciałam się w czymś takim sprawdzić. Widzę tutaj trener Okniński przyszedł. Witamy serdecznie. Już wychodzi. Na święta już. Już do domu. To jeżeli chodzi o te finansowe aspekty, przepraszam, nie usłyszałem, to było takie zamieszanie. Że jest lepiej, tak, finansowo jest lepiej, ale nie jest to aż taka różnica, jak mówił Łaszczyk, tak, bo powiedzmy u mnie to, no więcej dostawałam w boksie niż on za swoje walki, a jednocześnie wiadomo, że on zaczął od walki wieczoru w dużej federacji, ja zaczęłam mniej, więc dla mnie to nie jest aż taka przebitka. Spotkałem się z komentarzami, że kontuzja na MMA VIP jednak była symulką, żeby się nie pojawić na tej gali, ponieważ gala nie była dobrą sławą okrzyknięta. Nie, prawda? Absolutnie nieprawda. Tutaj trener może potwierdzić, że po tej kontuzji ponad rok nie było mnie na sali treningowej. To była naprawdę poważna kontuzja i ja też nie wycofywałabym się przede wszystkim z projektu Marcina Najmana, bo lubimy się prywatnie. I nie mam w ogóle żadnych, wiesz, powodów, żeby wystawiać go w ten sposób. Po prostu nie zrobiłabym mu tego jako mojemu znajomemu. Naprawdę nie miałam żadnego problemu z reputacją tej gali. Zresztą to później dopiero wybuchła ta sprawa ze Słowikiem. Wiesz, że rzeczywiście ta federacja zaczęła być tak mocno krytykowana, co jest też moim zdaniem hipokryzją, bo te osoby, które najgłośniej krzyczały, jednocześnie promowały na swoich kanałach inne osoby z wyrokami, więc wiesz, to jest takie wybieranie. Tego kryminalistę lubimy, bo jest naszym kolegą, a tego nie lubimy, to będziemy niszczyć Marcina, że się z nim pokazał. Ewa, ty masz bardzo bogate CV, o czym wspomniałem wcześniej. Gdzie ty się widzisz po zakończeniu walk, nawet tych freak fightowych? Jako dziennikarka, tak jak teraz już tutaj się... Pierwsze kroki stawiasz w świecie dziennikarskim, czy jednak masz jakiś inny plan na przyszłość? Wiesz co, kusi mnie jeszcze polityka, więc może tam wyląduję. Sport jest fajny, ale też nie wyobrażam sobie całe życie rozmawiać o sporcie, bo to jest tylko i wyłącznie rozrywka, a chciałabym się też zająć poważniejszymi sprawami, więc zobaczymy. No i też cały czas gdzieś tam mam z tyłu głowy te sprawy lotniskowe, bo to jest taka branża, w której bardzo lubiłam pracować i jakbym gdzieś tam osiadła, miała jakąś fajną funkcję ciekawą, związaną właśnie z lotnictwem, z samolotami, to też bardzo, bardzo bym się cieszyła. Abyś chciała to wykorzystywać tak jak na przykład Sławomir Mentzen, że swoją popularność wykorzystuje do tego, aby swoje poglądy głosić, czy jednak byś odcięła się od internetu, gdybyś zagłębiła się w politykę, czy chociażby w lotnictwo? No wiesz, ja mam bardzo silne poglądy, jak już w coś wierzę, to tak bardzo mocno i bardzo lubię się dzielić tym i spróbować namawiać ludzi, którzy mają inne zdanie. Może nie jestem zbyt natarczywa, ale po prostu nie wstydzę się i jak mam jakieś poglądy, które nawet są niepopularne, to zawsze je wypowiem, więc myślę, że także raczej bym się nie gryzła w język. Mówiłabym po prostu to, w co wierzę. Ty jesteś osobą, która właśnie nie gryzie się w język i zawsze powie to, co myśli. Czy w świecie sportu, w świecie walk odmówiłaś kiedykolwiek ze względu, nie wiem, na strach albo na to, że nie miałaś ochoty z kimś walczyć, czy zawsze jak miałaś jakąś rywalkę lub rywala, to mówiłaś spoko, mogę z nim zawalczyć? Zdarzało mi się odmawiać ze względu na
na stawki. Że ale we frikach czy w zawodowym? Nie, jeszcze w boksie zawodowym, że na przykład miałam propozycję walk wyjazdowych i były to walki o duże tytuły, ale ta kwota, którą słyszałam, przede wszystkim szła przez różne osoby, nie bezpośrednio, więc nie wiedziałam, jaka jest tam na samym początku i nie miałam możliwości, żeby się dowiedzieć, a dwa, no to co już do widzenia, wesołych. Ta kwota, która już do mnie dochodziła, nie była moim zdaniem odpowiednia na walkę o takiej randze, na walkę wyjazdową, więc zdarzało mi się odmawiać właśnie z tego powodu. Ewa, no poddymiasz w tym wywiadzie, więc zapytam się ciebie po prostu o cele na ten rok. Jakie ty masz cele, jakich rywali masz, z którymi chętnie byś się zmierzyła? Jakie masz plany może poza sportem? Sportowo byłoby super stoczyć dwie walki. Jedną na przykład przed wakacjami, drugą na jesieni albo zimą. Jeśli chodzi o rywali, to no nie zmieniam zdania. Ci wszyscy, których wyzywałam do walki, Kapela, Nitro, Brodnicka, Linki, jakby zdecydowali się w końcu zawalczyć, to super, bo myślę, że ze wszystkimi bym wygrała. Natomiast poza sportem, no powiedzmy, że tam sobie będę bawiła się w to dziennikarstwo, zobaczę, jak mi się to podoba, jak wychodzi i myślę, że to tutaj też czeka mnie wiele fajnych momentów, wiele fajnych chwil już tam widzę po tych początkach tej zabawy, że to może być przyjemne i zobaczę, jak się w tym czuję. A jeżeli by doszło do twojej walki z Kasią, tak do niej cały czas powracam, ponieważ współpracujecie razem na kanale i jakimś cudem byś przegrała, co na pewno, jako że jesteś zawodowcem, byłoby ciężkie, to nie wjechałoby ci to na psychę, żebyś nie mogła z nią współpracować, bo by trochę ego ucierpiało? No, mogłoby tak być. Na pewno tutaj bym się wstydziła na salę do trenera Ognińskiego przychodzić przez jakieś 3-4 miesiące. No i jak już bym sama sobie z tym poradziła, to może nieśmiało bym wróciła na treningi, ale no, ten pierwszy dzień byłby naprawdę ciężki. Rozumiem. No dobrze, dziękuję ci za wywiad. Nie przeszkadzam, nie przedłużam, ponieważ już niedługo trzeba święta. Trzeba mieć okna, tak. Jutro idę pomóc mamie, tam coś przypichcić, ale ja raczej jestem od mieszania, bo gotowanie tak nie nudzi, że... Nigdy się nie nauczyłam gotować, więc jestem raczej taką pomocą kuchenną. A najbardziej wykwintne danie, które zrobiłaś? No to powiem ci, że szarpnęłam się kiedyś na jakiś tam makaron z boczniakiem, szpinakiem, coś takiego, ale też no to jest proste, wymieszać składniki, a tak to nigdy nie upiekłam żadnego ciasta. No powiedzmy, że jak byłam na studiach, to mieszkałam daleko, więc musiałam sobie sama radzić i wtedy pamiętam, że zrobiłam jakiegoś kotleta, ale teraz już bym nie zrobiła, bo nie pamiętam jak. Jasne, rozumiem. No dobrze, dziękuję ci za wywiad.